ładna, ale zobaczymy dalej. O, następna, bardzo. Co prawda marzyłam o długiej. To właśnie. Ale ta też mi się podoba. Ciężki wybór, ale chyba jednak tą. To jest suknia, którą będzie pani mierzyła jako pierwszą. Zapraszam. Dziękuję. Pani Renata wybrała dla siebie krótką, srebrną suknię wyszywaną cekinami. Tylko nie wiem, czy ja tutaj się utrzymam. No, mnie się podoba. Mhm. Nie wiem, czy nie jest za bardzo błyszcząca. Dziewczyny? Nie jest za bardzo błyszcząca. Super, ciocia. Nigdy mamy nie widziałam w takich kreacjach. Natomiast czy krótka to na pewno dobry wybór? Taka dostojna ta sukienka, nie? Mhm. Taka właśnie na takie duże imprezy jakieś. Ale ciekawa jestem, czy córka wybierze dla pani jeszcze lepiej niż teraz pani wybrała dla siebie. To zapraszam. Pani Renato, też chodźmy. Moja mama w dniu mojego ślubu powinna mieć długą sukienkę, może jakiś delikatny dekolcik, może coś błyszczącego też lekko. Ta jest zdecydowanie dla mamy. Tak, w jej kolorze ulubionym? Tak, musi być trochę też z pazurem. W takim razie zobaczmy, jak mama będzie się w tej propozycji prezentowała. Chodź z tą suknią, zapraszam. Kasia wybrała dla mamy długą, czerwoną suknię z koronki z dekoltem serek. Piękna, zdecydowanie śliczna, długa, też bardzo wysmukla, super kolor. I ten kolor. No ja jestem bardzo na tak, naprawdę. Pięknie, pasuje po prostu idealnie. Ale czuję się dobrze, chyba szczuplutko, bardzo wygodniej niż poprzedniej. O, proszę. Szkoda, że nie ma rozpierda... Jak to się czego, nazywa? Kasiu, nie ma? Przepraszam.